Generał Józef Haller, legionista, twórca Armii Polskiej we Francji, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej, generalny inspektor Armii Ochotniczej podczas wojny polsko-bolszewickiej, po wybuchu II wojny światowej minister rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Harcerz, mąż, przyjaciel z wojska, tak go pamiętają ludzie z jego czasów. Jednak my pamiętamy go jako obrońcę Warszawy i jako wielkiego patriotę. I chociaż nie żyje, jego duch będzie żył wiecznie w naszych sercach.